Cześć wszystkim, wyjeżdżam jutro do Polańczyka, więc nie chcę targać wszystkich zużytych rzeczy. Czyli oczywiście będzie projekt Denko, nie mam tego zbyt wiele, ale myślę, że nie warto tych kosmetyków pominąć, żebyście się coś o nich dowiedziały, więc zaczynajmy. Pierwszą rzeczą będzie ujędrniająca sól do kąpieli, Lotos, i to jest BB Beauty z Biedronki. Ona nie wiem ile kosztuje, 3,54 zł. Pachnie nawet ładnie, ale to nie jest do końca mój typ zapachu. Podoba mi się opakowanie. Ona nie robi zbyt wiele. Ja nie widziałam jakiegoś wyjątkowego ujędrnienia skóry, aczkolwiek bardzo przyjemny dodatek do kąpieli. Delikatnie różowi wodę, delikatnie pieni też nie bardzo. Ja użyłam go parę razy, dosłownie za 3 razy, bo ja wolę prysznic osobiście niż kąpiel, ciepłe kąpiele, gotowanie skóry. Ale jako do kąpieli raz na jakiś czas myślę, że bardzo fajnie. Jeszcze mam inną sól, ale chyba ją zostawię w Polsce, bo boję się, że przekroczę wagowo mój limit w bagażu. I następnie będzie płyn micelarny BB Beauty do makijażu i tonizacji twarzy i oczu dla skóry wrażliwej. On był w moich ulubieńcach. Jak widać, do opakowania, ale tak naprawdę zużyłam tylko jeden, a drugi wylała moja córeczka, więc powiedzmy, że jeden zużyłam. Bardzo fajny, tylko niestety po nim trzeba i tak zmyć twarz, bo pozostawia taką delikatnie lepką powłokę na skórze, więc gdyby nie, to byłby idealny produkt. Następnie będą maska i odżywka z Pilomax. Ta maska to jest maska regenerująca włosy suche i zniszczone jasne, czyli dla mnie wystarczyła mi ona około 3 razy, włosy były po niej naprawdę lepsze, z tym, że nie wiem jakby się zachowywały po dłuższym stosowaniu, bo w składzie ma tak, najpierw ma wodę, później ma alkohol, a później zapach, więc nie powiedziałabym, że ma jakiś fantastyczny skład, ale tak jak mówię, 3 razy wypróbowałam, włosy były lepsze, ale myślę, że nie wrócę i nie kupię. I to nie jest pełnowymiarowe opakowanie, ja ten zestaw dostałam razem z grzybykiem i takim turbanem na głowę na spotkaniu vlogerek w Warszawie. I teraz dostałam też również regenerację, to jest krok drugi, maska, włosy farbowane, ciemne. Odżywienie wygładzone, lśniący kolor, wypadanie. I ją zostawia się na 10 minut, a tą wcześniejszą maskę na godzinę w turbanie. A też ok, ale myślę, że maska była lepsza niż ta odżywka. Ale wiem, że niektóre dziewczyny sobie bardzo zachwalają. Tutaj również jest woda, alkohol i różne nieznajome dla mnie składniki. I jest również ekstrakt z nasion kawy, więc to jest do włosów ciemnych. Ja nie widzę, żeby coś zmieniło się w moich włosach, żeby pociemniały, ale to jak uważacie. I ostatnio miałam fazę tak zwaną na różne maseczki. I tutaj mamy na przykład tak, pierwszą z Bielendy. To jest awokado, cera sucha i odwodniona. I powiem wam, że ona mi się nawet spodobała. Tam pisałyście mi, że naładowana silikonami. A tak, jeśli chodzi o kompres, bo to są jakby dwuczęściowe. Kompres mi się naprawdę podobał i zapach. Czułam, że moja skóra właśnie była nawilżona i fajna. I tu jest woda, urea, gliceryna, więc wiadomo, że nawilży. W drugim kroku to już jest maseczka, która również ma się wchłonąć do... Całkiem ma się wchłonąć, po prostu zostawiamy. Pierwszy krok nakładamy, zostawiamy, aż się wchłonie. Drugi krok nakładamy i zostawiamy, aż się wchłonie. Tylko po maseczce trochę mnie szczypała skóra, więc nie wiem, czy to tak dobrze. Tutaj mamy również płatki kolagenowe z Beauty Face. To są płatki pod oczy. Tutaj tak jak ta pani ma pod okiem, takie coś mniej więcej, tylko niebieski kolor. Ja tam na Instagramie i na Facebooku pokazywałam, jak wyglądam. Myślę, że całkiem fajne, ale nie dają jakiegoś świetnego nawilżenia. Raz na jakiś czas ok, nawilżają, chłodzą. Ale nie tak, jak ja bym chciała. Ja bym chciała, żeby efekt był mocniejszy i silniejszy. Powiem wam, że nie zniosłam na dół, ale też miałam taką maskę kolagenową na całą twarz.
I tak samo uważam jak płatki. Tak samo działa. Daje delikatne nawilżenie, ale to nie jest też coś, czego ja bym oczekiwała jeszcze za taką wysoką cenę, bo one kosztują teraz chyba jest promocja, gdzieś za 16 zł, nie jestem pewna. Bo ja te płatki również dostałam na tym spotkaniu vlogerek, więc chciałam przetestować raz na jakiś czas, powiedzmy, żebym miała je stosować dwa razy w tygodniu, to myślę, że efekt byłby, ale ja tak często ich nie stosowałam. A tamta maska nadawała się na całą skórę twarzy i nie dawałam zdjęć jeszcze w niej, ale wrzucę. Tutaj mamy maseczkę oczyszczająco-odświeżającą z Oriental Therapy. Oriental Secret chyba to jest firma. I to jest maseczka oczyszczająco-odświeżająca. Kupiłam ją w Hebe, dziś za 7 zł. To jest koreańska maseczka ziołowa, oczyszcza skórę, pozostawia ją czystą i odświeżoną. Ona już mi się trochę bardziej podobała. To nie były takie żelowe, kolagenowe jak w tej formie, tylko tu była już płatek nasączony tymi wszystkimi składnikami. I ona już pozostawiała taką powłokę na skórze, jak się ją ściągnęło, przyjemną, dosyć taką... ona była dosyć gęsta, ta powłoka, ale przez to mi się wydawało, że lepiej nawilży. Z tym, że nie widzę jakiegoś wielkiego oczyszczenia, ale może dlatego, że pozastosowałam ją tylko raz. Ale będę kombinowała dalej z maseczkami, bo ostatnio mi się coś bardzo to spodobało. Tutaj mamy płatki z Biedronki, płatki kosmetyczne nowej generacji. Były całkiem fajne, to są trzywarstwowe, one też są z Biedronki, kosztują no, 2-3 zł. Są fajne, rozdwajają się trochę, ale ja tam od płatków zbyt wiele nie oczekuję. Zmywałam nimi również paznokcie, makijaż twarzy, są ok. Kolejne płatki kosmetyczne dla niemowląt. To są takiej wielkości prostokąty, dosyć grube. I też są fajne właśnie do zmywania na przykład piaskowych lakierów do paznokci, brokatowych, jakichś grubszych, również z Biedronki. Nie wiem, jak kosztowały, mój mąż i kupił dla dziecka, ale ja takiej dla dziecka nie używam za bardzo płatków i użyłam je po prostu na siebie. I one są wielkie, więc jak zmywamy twarz, to nawet jeden płatek nam wystarczy spokojnie. I dwie rzeczy. Tutaj mamy Inglot wkład do palety Freedom System i to jest cień do powiek matowy 351. Szkoda wam, nie pokazałam, nie przyniosłam też na dół tej palety mojej. O, mucha, jaka duża. To jest taki kremowy cień, jasny, jak moja skóra właśnie na oczach. Ale kupiłam sobie identyczny cień. On jest chyba bardzo podobny do 353, takiego bardzo znanego z Inglota właśnie cienia. I tutaj mamy, już nie widać, ale to jest puder sypki z My Secret. Też fajny taki na co dzień. Jeżeli nie oczekujemy zbyt wiele od pudru, to naprawdę fajnie się sprawdzi. Tutaj mamy takie siteczko. Ja nakładałam ten puder pędzlem i kosztuje gdzieś 15, góra 20 zł. Wiem, że zmieniło się już opakowanie, bo ja kupowałam to dosyć dawno. Teraz mam Alantan z cynamonem. My City of Beauty, tak, dziewczyny chyba mają kanał, tak się nazywa. Napiszę wam na dole, one właśnie podały super przepis na taki puder z cynamonem po prostu, który zatrzymuje wilgoć w naszej skórze, nie wysusza, więc naprawdę świetny. Ale to opakowanie już wyrzucam. No, i to by było wszystko, już nie mam nic w mojej pięknej, różowej reklamówce. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał i życzcie mi podróży spokojnej. Ja mam nadzieję, że uda mi się coś wygrać, nagrać dla was przed wyjazdem, bo będzie to trwało jeszcze prawie 2 tygodnie, więc to byłaby zbyt długa przerwa jak dla mnie, ale do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!